koty. Zdaje ci się, że je znasz, kiedy nagle odzywa się ich dzika natura. Nasi milusińscy mają 96% wspólnych genów z tygrysem. Dzielą również inne cechy wszystkich fantastycznych przedstawicieli rodziny kotowatych. Dlaczego jeden z najbardziej zabójczych drapieżników zamienił puszczę na przedmieścia? A środowisko naturalne na wygody domu. W tym programie zbadamy ogromną podróż, jaką odbyły od głównych łowców do rezydentów salonów. Tym razem spotkamy pogromców mitów. Najrzadsze z kotów. Ryś kanadyjski ma niesamowitą budowę. Od największych do najmniejszych kotów na planecie. Odkryjemy, jak super zmysły, które mają też nasi dachowcy, pomogły im przetrwać na trudnym i zaskakującym terenie. To są super koty. Zwierzęta, które łamią zasady. Wszystko o kotach małych i wielkich. Super koty. Koty. Nic nie sprawia im takiej przyjemności jak grzanie się w cieple ognia. Koty inaczej niż my odczuwają ciepło. Mają mniej receptorów, więc inaczej reagują na wysoką temperaturę. My odczuwamy dyskomfort przy 44 stopniach. Koty zaczynają go czuć dopiero powyżej 50. Będą się nadal wygrzewać, gdy my mamy już dość. Koty uwielbiają ciepło i nie znoszą zimna. Czy na pewno? Góry skaliste w Ameryce. W zimie temperatura spada tu do minus 40 stopni. To przeciwieństwo kominka. Ale mimo to cały rok mieszka tu dziki kot. Ryś kanadyjski. Jest dwa razy większy od kota domowego. Ma bardzo grube futro i długie, muskularne tylne nogi. Małe kępki na uszach prawdopodobnie kierują dźwięk do błony bębenkowej. Dzięki temu mają bardzo wrażliwy słuch. Tych dwóch braci, Rocco i Raspi, było karmionych butelką. Mimo to zachowali wiele naturalnych zachowań. Heather Keepers zajmuje się nimi, odkąd byli kociakami. Rocco uwielbia się bawić i polować. To jest kawałek skóry jelenia przywiązany do sznurka. To tak samo, jakby twój kot bawił się małą myszką na lince. Jestem jego dwunożną mamą. Zaczęłam się nim zajmować, kiedy miał 2 tygodnie. Będzie 2 razy większy. Przybierze jeszcze 6-9 kilo. Teraz nadal jest dzieckiem. Bez odpowiedniego ubrania zginęlibyśmy tu w ciągu kilku godzin na skutek hipotermii.
Kamera termowizyjna pokazuje, jak dobrze Heather jest zabezpieczona w swoim ubraniu. Biały kolor pokazuje, którędy ucieka ciepło. Mam wiele warstw, żeby być zabezpieczoną przed ekstremalnym zimnem. Zdjęłam rękawiczki, które są bardzo grube. Mam dwie pary skarpetek, specjalnie ocieplane buty. Czapkę, żeby było mi ciepło w głowę, ponieważ to reguluje temperaturę całego ciała. A mimo to jest mi zimno. Futro Rocco jest tak gęste, że ciepło traci tylko w miejscu, gdzie ma oczy i uszy. Gruby kołnierz wokół szyi, widzimy go w czarnym kolorze, utrzymuje dodatkową ciepłotę głowy. Kiedy porusza się w głębokim śniegu, liczą się jego łapy. Ich stopy są małymi kopiami śniegowców. Są bardzo szerokie. Przypominają dyski, to im pozwala nie zapadać się w śniegu. Ślizgają się po jego powierzchni. Używając swoich własnych śniegowców, rysie kanadyjskie pokonują dziennie 18 kilometrów. Polują na inne zwierzę z dużymi stopami. Na zająca amerykańskiego. W zimie te zwierzęta stanowią główny element diety rysi. Jednak niełatwo je złapać. Używając gigantycznych stóp, zające potrafią biec susami po powierzchni śniegu, osiągając prawie 50 km na godzinę. Zadziwiające, ale przez miliony lat ten kot coraz bardziej upodabnia się do zająca, którego chce złapać. Według mnie najbardziej niesamowitą cechą rysi kanadyjskich jest ich wyjątkowa budowa. Ich tylne nogi są dłuższe niż przednie. Szkielet bardziej przypomina kościec zająca niż zwykłego kota. Gdyby porównać te dwa szkielety, to jedyną różnicę stanowi głowa i stopy. To naprawdę niesamowite. Mając bardzo długie tylne nogi i własne śniegowce, rysie poruszają się po śniegu tak jak zająca, na które polują. Tym razem się nie udało, ale kolejne doświadczenie za nim. Rysie kanadyjskie nie są jedynymi kotowatymi, które obalają mit, że koty nie lubią chłodu. Na rosyjskiej mroźnej północy jeden kot znosi nawet bardziej ekstremalne warunki. Tygrys syberyjski. Największy kot na świecie. Może ważyć ponad 300 kg. Bycie dużym znaczy, że oddają mniej ciepła na zewnątrz. W zimnie rozmiar ma znaczenie. Mają bardzo grubą warstwę tłuszczu. Izolacja jest tak dobra, że często dla ochłody kładą się brzuchem w śniegu. Od Syberii po przedmieścia.
Nasze domowe koty też są dobrze chronione. Grubsze zimowe futra utrzymują temperaturę ciała na poziomie trochę niższym niż 40 stopni. Podobnie jak rysie kanadyjskie, większość ciepła tracą przez głowę. Kolejną cechą kotów, która jest ekstremalna w ich środowisku naturalnym, jest upodobanie do wysokości. Nasze koty uwielbiają się wspinać. Dachy są dobrymi punktami obserwacyjnymi. Z nich nadzorują terytorium i wychwytują niebezpieczeństwo. Dla niektórych dzikich kotów im wyżej, tym lepiej. Nie wystarcza im dach naszego domu. One mieszkają na dachu świata. W Himalajach. To najwyższe szczyty na planecie. Mają 6 km nad poziomem morza. Jest tu mało tlenu i panuje mroźny chłód. Jeszcze do niedawna uważano, że w tak niskich temperaturach i na takiej wysokości może żyć tylko jeden kot. Pantera śnieżna. Potężne płuca pomagają im wykorzystać małą ilość tlenu, która jest w atmosferze. Mają też szersze nosy niż inne pantery, żeby łatwiej ogrzać zimne powietrze, zanim dostanie się do płuc. Te pantery są zagrożone. W ciągu ostatnich 2 dekad, z uwagi na kłusownictwo i brak pożywienia, ich liczba spadła o 20%. Obecnie prawdopodobnie zostało na wolności tylko 4000 panter śnieżnych. W związku z tym, że żyją w tak trudno dostępnym terenie, ich liczbę trudno oszacować. W Nepalu naukowcy pracujący na wysokościach ustawiają kamery, żeby monitorować zwierzęta. Wyprawa dotarła na wysokość 4 km nad poziomem morza. To jedno z najwyżej przeprowadzonych badań pantery śnieżnej. Ekipie udało się nagrać rzadki widok. To jeszcze nie wszystko. Zdjęcia matki z młodymi są dowodem, że pantery nawet rozmnażają się na takich wysokościach. Dla biologa Ganga Ramregna to ekscytująca wiadomość. Pierwszy raz udało nam się sfilmować matkę z 3 młodymi. Wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Przed kamerą pojawił się puszysty kot, przypominający Garfielda. Przeszedł przed samą kamerą, a potem bawił się na ziemi. Czy to młode śnieżne pantery? Czy nowy gatunek kota w Nepalu? Biolog Tashi Garli jest zaskoczony. Na początku nie wiedziałem, co widzę. Myślałem, że to mała pantera. Zamieściłem jej zdjęcie na Facebooku. Gdy zobaczyłem zdjęcie, byłem kompletnie zaskoczony. Całą noc nie spałem.
Tego samego wieczoru wielu kolegów rozpoznało na zdjęciach Manula. Okazało się, że to nie młoda pantera, tylko Manul. Te puchate małe koty zamieszkują Mongolię i Środkową Azję. Ale nikt nie przypuszczał, że można je spotkać w Nepalu. I że nie boją się takich wysokości. Manule to koty o najdziwniejszym wyglądzie ze wszystkich kotowatych. Są dwa razy większe niż nasze koty i mają najgrubsze futro z całego gatunku. Z krótkimi i krępymi nogami nie potrafią szybko biegać. Jednak nisko umieszczone uszy i szare ubarwienie jest świetnym kamuflażem wśród głazów. Te cechy manule wykorzystują na własną korzyść. Wychylają się jak peryskop z pomiędzy skał. Wrodzona potrzeba wszystkich kotów do odchodzenia od swojego miejsca urodzenia i ustanawiania nowych terytoriów popchnęła je w najodleglejsze miejsce na planecie. Najlepszym przykładem na to jest puchaty manul w Himalajach. Od kominka po mroźną północ. Od dachów naszych domów po dach świata. Koty pojawiają się w niespodziewanych miejscach. Jednak jeśli kiedykolwiek próbowałeś wykąpać kota, to wiesz, że jest rzecz, której nie znoszą. Woda. Koty myją się same. Można je kąpać tylko po konsultacji z weterynarzem. Naukowcy uważają, że nie znoszą wody, ponieważ wywodzą się od kotów pustynnych, które rzadko widywały deszcz. Jednak wśród bagien Sri Lanki mieszka dziki kot, który obala ten mit. To kotek centkowany. Według biolożki Ani Ratanayake bije duże koty na głowę. Gdy pierwszy raz zobaczyłam kotka centkowanego, wbiło mnie w ziemię. Zupełnie czegoś takiego się nie spodziewałam. Wszyscy wokół są podekscytowani dużymi kotami. Poczułam się, jakby ktoś ukrywał przede mną wielką tajemnicę. Wtedy postanowiłam dać sobie spokój z lampartami i zająć się mniejszymi kotami. Ania zaczęła tropić kotki centkowane wśród bagien wokół stolicy Sri Lanki, Colombo. Kotki centkowane są gatunkiem lubiącym tereny podmokłe. Są związane z akwenem. Miejsce, w którym teraz się znajdujemy, jest idealnym środowiskiem dla tych kotków. Wiele ryb, dobre kryjówki. Ludzie rzadko tu przychodzą. To wspaniały teren dla tych kotów. Tam, gdzie są ryby, tam powinien być kotek centkowany. Do śledzenia ich Ania używa GPS-u.
Sprawdzam punkty GPS kota, któremu założyliśmy obroże. Był na tej wyspie kilka razy. Widać kilka skupionych punktów. Prawdopodobnie tu odpoczywa. Pójdziemy tam. Kotki centkowane mają duże terytoria. Samce kontrolują ponad 20 km kwadratowych. Potrafią też świetnie pływać, więc namierzenie ich nie jest łatwe. Mamy sygnały GPS na tej wyspie. To znaczy, że kot przepłynął ten kanał. Te wydeptane miejsca w liściach, które tam widać, to ścieżki używane przez dzikie zwierzęta. To strefy, gdzie kotki centkowane i jeżozwierzę przekraczają kanał. Używają tej sieci dróg stale, dlatego trawa tak tu wygląda. Odległość między tymi wyspami wynosi około 8 metrów. Wiemy, że kotki mogą pokonać takie dystanse. Dane z GPS-a wskazują, że potrafią przepłynąć też dłuższe. To jest właśnie obalający mity kot, który tak zachwycił Anię. Kotek centkowany. Jest rozmiaru spaniela. Ma krępą budowę ciała i gruby kark. Koty tego gatunku są świetnymi wędkarzami. 3/4 ich diety stanowią ryby i skorupiaki. Mają bardzo sprytny sposób łowienia w mętnej wodzie. Nie muszą nawet widzieć ryb. Wykorzystują wąsy. To trik stosowany również przez nasze koty. Koty doskonale widzą na odległość. Jednak wszystko, co jest bliżej niż 30 cm, jest niewyraźne. Jeśli chodzi o śmiertelne ugryzienie, nie używają wzroku. Tylko wąsy. W ułamku sekundy rzucają się naprzód, żeby osaczyć ofiarę. Każdy z wąsów dokładnie umiejscawia mysz, żeby kot mógł szybko przeprowadzić śmiertelny atak. Tak samo postępuje kotek centkowany. Tyle, że ofiara znajduje się pod wodą. Zamoczone w rzece wąsy wyczuwają delikatne prądy wytwarzane przez przepływające ryby. Kotki potrafią złapać obiad, nawet nie widząc go. To jeden z sekretów tego niestereotypowego kota. Wiele osób uważa, że koty nie znoszą wody, ale kotki centkowane prowadzą na wpół wodny tryb życia. Są do niego dobrze zaadaptowane. W południowoamerykańskiej dżungli mieszkający tam kot swoją miłość do wody wyniósł na jeszcze wyższy poziom. Jaguar. Te koty mogą ważyć nawet 100 kilo. Są największymi kotami w Ameryce i świetnymi pływakami. Może ten styl wygląda jak piesek, ale te silne drapieżniki mogą przepłynąć rzekami setki metrów. W niewoli są znane z nurkowania w poszukiwaniu pożywienia. Potrafią wstrzymać oddech na 30 sekund. Na wolności używają tych podwodnych umiejętności, żeby polować na żółwie i łowić ryby. Są najbardziej na świecie imponującymi, swobodnymi nurkami wśród kotów. Podczas gdy jedne koty przyjmują wodny styl życia, dla innych pozostaje on wyzwaniem. Nasze domowe koty i ich dzicy kuzyni komunikują się i odnajdują poprzez węch.
Zostawiają zapachowe znaki, żeby inne koty wiedziały, że są w pobliżu i szukają pary. Jednak w dżungli, gdzie w ciągu miesiąca może spaść metr deszczu, te znaki są ciągle zmywane. Znalezienie pary w dżungli nie jest łatwe. Na pewno będzie to stanowić wyzwanie dla młodego kota z centrum ratunkowego na Kostaryce, kiedy zostanie wypuszczony na wolność. Dexter Lewis Miller opiekuje się od małego Namu, rocznym ocelotem. Namu! Namu Namuwoki! Namuwoki! Kiedy on dandawał gatucio mio? To jest Namu. Namu przyprowadzili do nas mieszkańcy. Miał wtedy około tygodnia, może dwa. Był bardzo młody. Jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Spędzamy razem mnóstwo czasu, widujemy się codziennie. Jestem jego dobrym przyjacielem, prawie tatą. Dexter codziennie wyprowadza Namu na spacer, żeby przyzwyczaił się do widoków, dźwięków i zapachów lasu. Oceloty spotykane są w południowej i środkowej Ameryce. A w latach 70. i 80. polowano na nie dla futer, co prawie doprowadziło do ich wyginięcia. Dzisiaj każdy ocelot jest na wagę złota. Żywią się różnymi zwierzętami zamieszkującymi dżunglę. Namu szybko się uczy. Ma już rok. Niedługo zacznie szukać samicy. W tym celu wydziela potworny fetor. Oceloty są bardzo cuchnącymi kotami. Spryskują każde miejsce, w którym się znajdą. Ten ostry zapach zawiera feromony, substancje, które przyciągają przeciwną płeć. Namu musi wykryć te feromony, jeśli chce znaleźć w dżungli parę. Dlatego Dexter szykuje dla niego dziwny test zapachów. Użyje najlepszych perfum. Dzisiaj testujemy Estée Lauder, Calvina Kleina i Chanel. Zobaczymy, które najbardziej mu się spodobają. To może wydawać się dziwne, ale niektóre perfumy zawierają feromony. Uważa się, że oceloty mylą niektóre marki z zapachem osobnika, z którym potencjalnie połączą się w parę. Naukowcy używają perfum w dżungli, żeby zwabić oceloty blisko swoich kamer. To nieszkodliwy sposób na monitorowanie ich liczby. Czy Namu wyczuje feromony? Pierwszy nie przypadł mu do gustu. Zdecydowanie polubił drugi. Na drugiej kłodzie były perfumy Estée Lauder. Wyraźnie mu się spodobały. Jednak dla Dextera najważniejszy jest sposób, w jaki Namu wyczuł perfumy.
Nie tylko wąchał je nosem, tak jak robimy to my. Namu używa języka, żeby cząsteczki dostały się do specjalnego detektora umiejscowionego w jego pysku. Nasze koty zachowują się podobnie. Jeśli kocur napotka zapach samicy, otwiera pyszczek i smakuje powietrze. To reakcja Flechmana. Pomaga w zapachowej komunikacji. Kiedy Namu zostanie wypuszczony do dżungli, ten super zmysł powinien pomóc mu wywęszyć idealną partnerkę. Namu użyje tej techniki, żeby znaleźć miłość. Spodoba mu się dżungla, ale będzie też nas długo pamiętać. Oczywiście będę za nim tęsknić. Ale ucieszę się, kiedy pewnego dnia odejdzie i zacznie żyć w lesie. Widzieliśmy, jak dzicy kuzyni naszych kotów zamieszkują ekstremalne miejsca w poszukiwaniu nowych terytoriów. To oznacza, że muszą nieustannie się adaptować i dostosowywać dietę do warunków zewnętrznych. Wiadomo, że wszystkie koty wybrzydzają przy jedzeniu. Są mięsożerne. Ich żołądki potrafią strawić tylko taki typ jedzenia. Dawno w swojej ewolucyjnej historii koty za sprawą mutacji genetycznej straciły zdolność wyczuwania słodkiego smaku. Dlatego nasze koty nie interesują się owocami. W środowisku naturalnym mięsożerne zwierzęta muszą być fenomenalnymi myśliwymi. Jednak jeśli myślicie, że koty polują tylko na ssaki, ryby i ptaki, to jesteście w błędzie. Na Sri Lance mieszka mały kotek, który ma niezwykłą dietę. Kotek Rudy. Waży niewiele ponad kilogram. 1/3 wagi domowego kota. Jest jednym z najmniejszych. Biolog Chandika Jayarante jest jednym z niewielu naukowców, którzy badają te koty. Kotek Rudy może wygląda jak mały kot domowy, ale są zupełnie inne. Bardziej przypominają małe lamparty. Tuż po urodzeniu ważą tyle, co kurze jajko. Można sobie wyobrazić, jak są małe. Są małe, szybkie i potrafią się świetnie kamuflować, co oznacza, że bardzo trudno je spotkać. Widziałem je w środowisku naturalnym. Niestety za każdym razem albo nie miałem aparatu, albo skończyły mi się baterie. Nie dajcie się zwieść ich delikatnej budowie. Stosunkowo do swojej wagi, kotki rude mają siłę ugryzienia taką jak tygrys. Jednak to, co zaskoczyło Chandikę, to ich ofiary. Zaskakujące jest, że kot mógłby jeść owady. Ale to łatwe do zdobycia pożywienie. Szarańcza nie będzie się bronić atakiem, a jest bardzo pożywna. Zawiera dużo białka. Kotki rude są jednym z nielicznych gatunków kotów, które jedzą owady. Niektóre koty domowe też od czasu do czasu to robią.
dżungli Sri Lanki dzięki jedzeniu owadów ten mały łobuz zyskał przewagę. Kolejny, łamiący stereotypy kot ma jeszcze dziwniejszą dietę. Kot ze słabością do słodyczy. Zamieszkuje Środkową i Centralną Amerykę. Znany jest jako kot łasica albo jacarundi. Wszyscy pozostali członkowie rodziny kotowatych jedzą tylko mięso. Jednak jacarundi uzupełniają swoją dietę owocami, które opadły z drzew. Nie jest jasne, dlaczego ten kot ma upodobanie do owoców. Jednak tak rozwinięta dieta znaczy, że jacarundi ma alternatywne źródło pokarmu, jeśli zabraknie małych ssaków. Ten kot obalił mit, że koty jedzą tylko mięso. Jest też gatunek kota, który ma bardziej ponurą dietę. Zamieszkuje jeden z najsurowszych obszarów. Pustynie. Z temperaturami dochodzącymi do 47 stopni Celsjusza to jedno z najgorętszych i najsuchszych miejsc na Ziemi. Mimo to jeden odważny mały kot może tu żyć dzięki swej zatrważającej diecie. Kot pustynny. Jest trochę mniejszy od kota domowego. Jego łapy są pokryte grubą warstwą szorstkich włosów, żeby nie poparzył sobie stóp o piasek. Podobno dzięki sekretnemu systemowi chłodzącemu mogą przeżyć bez wody dłużej niż wielbłądy. Jak Dracula, koty pustynne żywią się krwią swoich ofiar. Uzyskują potrzebną im wodę z mięsa i krwi małych ssaków. Ich ulubionym jedzeniem i piciem jest pustynny gryzoń, zwany jerboa. Jednak niełatwo go złapać. Z jednego odbicia potrafią skoczyć na 3 metry. Kot pustynny jest kolejnym przykładem na to, jak koty zaadaptowały się do życia w najbardziej nieprawdopodobnych środowiskach. Może jednak najdziwniejszym miejscem, w jakim można spotkać kota, jest nie pustynia, nie las deszczowy, a miejska dżungla. Na całym świecie ogrody, parki i chodniki zawsze były domeną naszych domowych kotów. Duże, dzikie koty żyją tylko w odległej dziczy. A może tylko nam się tak wydaje? Wyobraźcie sobie zaskoczenie tego kota, kiedy w Ameryce stanął oko w oko z tym 100-kilowym kuzynem, pumą. W całym kraju słychać coraz więcej doniesień o pojawieniu się dużych kotów w pobliżu miast. Włączając w to najsłynniejszego ze wszystkich, hollywoodzką pumę. Te zdjęcia zrobione przez ukrytą kamerę pokazują pumę na przedmieściach Los Angeles. Jak taki drapieżnik może przeżyć tak blisko miasta?
Biolog Jeff Sikicz tropi pumy, zwane również kuguarami albo lwami górskimi. Fascynuje mnie, jak to możliwe, że na tak zurbanizowanym obszarze nadal można spotkać dużych mięsożerców. Właściwie to ostatni taki duży drapieżnik żyjący w tych górach. Przetrwał w pobliżu największego terenu miejskiego, Los Angeles. Część badań Jeffa polega na monitorowaniu liczby pum przy użyciu technologii GPS. To są pumy, które obecnie śledzimy w górach Santa Monica i otaczającym je rejonie. Mamy 10 zwierząt noszących działające obroże. To dla nas bardzo interesujący czas. Możemy tropić te zwierzęta na tak dużym obszarze. Sygnał GPS wskazuje, że jedna z oznaczonych samic, nazwana P39, pozostaje od jakiegoś czasu w tym samym miejscu. To ekscytujący znak. Patrzymy na punkty GPS z nadajnika P39. Te sygnały pochodzą z poprzedniego dnia. Zdaje się, że zdobyła pożywienie. Pojedziemy do tego punktu i zobaczymy, co zabiła. And it's hopefully feeding on. Pumy nie wybrzydzają przy jedzeniu. Żywią się wszystkim, od małych ssaków po dorosłe jelenie. Pumy atakują z ukrycia, śledzą ofiarę, podchodzą blisko, czasem nawet na 10-15 metrów i wtedy uderzają z ogromną szybkością. Pumy to raczej sprinterzy niż biegacze długodystansowi, są bardzo szybkie. Spadają na ofiarę zazwyczaj od tyłu, są silnie umięśnione. Mają bardzo ostre, wysuwane pazury, których używają do łapania zdobyczy. Sygnał GPS prowadzi Jeffa w strome górskie rejony, w pobliżu największej autostrady. To nie jest miejsce, gdzie spodziewalibyśmy się spotkać takiego drapieżnika. Jednak GPS wskazuje, że nasza puma nadal jest w okolicy. To świeży mocz. Widać ślad jej łapy. Kępkę sierści i silny zapach. Czuję upolowaną zwierzynę. Jesteśmy blisko. Pumy ukrywają swoje jedzenie i wracają do niego przez kilka dni. Dla Jeffa to trudna zabawa w chowanego. Wygląda na to, że P39 zabiła dorosłą łanię mulaka. Zaatakowała ją około 80 metrów stąd. Przyciągnęła do tego miejsca i przykryła zdobycz, żeby stłumić zapach, licząc, że padlinożercy jej nie zauważą. To typowe dla pumy miejsce ukrycia ofiary. Dużo takich znajdujemy w obszarze LA. Czy nasza nieuchwytna puma wróci do swojej ciężko zdobytej ofiary? Jeff ustawia kamerę i szybko odchodzi. Niesamowite, ale puma nie jest jedynym dzikim kotem, który uważa Hollywood za swój dom. Kilka kilometrów dalej, na przedmieściach LA, koledzy Jeffa badają rysie rude, mniejszego krewnego rysia kanadyjskiego.
Biolożka Joan Moriarty złapała młodego kota, żeby go zbadać. Rysie mogą prowadzić miejski styl życia. Widać je w ogródkach domów, kompleksach biurowych, parkach i na polach golfowych. Wszystkich miejscach tego typu. Znajdowaliśmy nawet ich nory w ogródkach i pod domami. Nabój ze środkiem nasennym usypia zwierzę. Gdy już się upewnimy, że zwierzę jest zdrowe i bezpieczne, zaczynamy działać. Mierzymy długość stóp i całego ciała, sprawdzamy obwód karku i głowy, oglądamy zęby. Dzięki temu porównujemy osobniki i wiemy, jaki jest ich średni wymiar. To samica, ma około 6 miesięcy. Opuściła już matkę i teraz będzie żyła i polowała sama. To drapieżniki polujące z ukrycia. Czekają, aż pojawi się ofiara i atakują z zasadzki. Waży trochę ponad 4 kilo. To dobra waga. Przedmieścia LA zapewniają wiele małych ssaków do jedzenia. Rysie są tu badane od 20 lat. Wyniki pokazują, że dobrze adaptują się do życia na przedmieściach. Wygląda na zdrowego. Na razie wszystko, co zbadaliśmy, jest w porządku. Ma dobrą wagę. Radzą sobie z ulicami. Stosunkowo mało z nich ginie w wypadkach drogowych. Te rysie, które są badane, w większości są w dobrej formie. Przegląd skończony. Przyszłość tego kota wygląda w porządku. Dobrze zniosła narkozę. Po uwolnieniu szybko i pewnie odbiegła. Wiemy, że da sobie radę. Wracamy w miejsce, gdzie puma ukryła swoją ofiarę. Jeff sprawdzi nagranie z kamery z zeszłej nocy. Widzimy P-39 wracającą do zdobyczy. To było około 19. Widać, że nasza puma jest zdrowa. Wskazuje na to udane polowanie. W okolicy jest też dużo jedzenia. Wspaniale. Widzimy, jak odrywa mięso od kości. Ma mocne, zdrowe zęby. Są idealne do odcinania kawałków pożywienia. Pumy dotarły na wzgórze Hollywood w 2012 roku. Badania Jeffa pokazują, jak miejskie życie zmieniło ich zachowanie. Tutaj pumy mają o wiele mniejsze terytoria niż te w ich środowisku naturalnym. A znalezienie partnera może być bardzo niebezpieczne. Często muszą pokonać ośmiopasmową, ruchliwą autostradę. W Ameryce to znak nadchodzących czasów. Gdy miejska zabudowa wchodzi na terytoria zwierząt, pumy będą mieć coraz bliższy kontakt z człowiekiem. Nawet jeśli nie będziemy ich widzieć. Niesamowite jest, że badamy te pumy w górach Santa Monica, gdzie co roku są miliony odwiedzających. Jest tu mnóstwo autostrad i zabudowy, a te koty pozostają nieuchwytne. Nawet my, badacze, którzy podążają za nimi codziennie, wiemy, dzięki GPS-owi, że są na wzgórzach, ale ich nie widzimy. Nieuchwytne pumy udowadniają, jak zmienne potrafią być koty. Można je spotkać w każdych warunkach. Nawet w pobliżu jednego z najbardziej ruchliwych miast na świecie. To ostatni rozdział trwającej 11 milionów lat historii ewolucji kotów.
trakcie tej serii odkryjemy...